przygotowanie, jest braga główka i gol! Do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego, po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś, gol! Jest! Jest! Gol! 90 minuta gry, panie Achmed, gol spadę! Dobry wieczór. To jest 258 odcinek Rozmów Tylko Sportowych. Jesteśmy na gorąco, na świeżo po meczu Raków Częstochowa, Widzew Łódź. Robert, zmiana czasu była, wyspałeś się? Była? Była zmiana czasu dzisiaj, tak. A, no to następne pytania. Wiesz co, bo tak Ania, nasza Ania z Rozmów Kalisz napisała, było 1-0 dla Widzewa i gdzieś się druga połowa zaczęła i ona napisała, że jakby zmiana czasu to nie nastąpiła, to już byłoby po meczu. To byśmy może wygrali, byśmy z tym 1-0 zostali, no niestety czas poszedł do przodu. Biednemu zawsze wiatr w oczy. No tak. Widzew się wyspał na pierwszą połowę, na drugą się wyspał, według ciebie? Tak. Zaraz winę, ale bo mówiłeś, co Ania napisała, ja napisałem w trzeciej minucie, panie Turek, kończ pan ten mecz. No w trzeciej, nie, no to, ale to taki syndrom, no. Może wiesz, jak to cytuje klasyk, za szybko bramka. Czasami ja nie lubię, jak widzę, za szybko strzela bramka, tym bardziej jak to jest taka dająca prowadzenie, bo wiem, co to będzie znamionowało przez następne prawie 90 minut meczu, jak siedzisz i na zegarek. Odpowiadając na pytanie, czy widzę się wyspał na drugą połowę, chyba tak, chyba zagraliśmy na swoje możliwości po prostu, przy tych brakach kadrowych, przy tych roszadach. Wiadomo, że Raków też miał jakieś swoje problemy kadrowe, ale to akurat nas nie obchodzi i szczerze mówiąc, przy ich ławce, no ich problemy kadrowe z zespołem, który gdzieś tam w zeszłym sezonie borykał się z tym, żeby nie włączyć się mocno w spadek z ligi, walkę o spadek, no to tak naprawdę Raków powinien ten mecz na spokojnie wygrać. Mnie ten mecz przypominał troszkę to spotkanie zeszłosezonowe u nich też, gdzie przegraliśmy chyba 2-1, jeśli dobrze kojarzę, czy 2-0, nie pamiętam, jakoś tak. W każdym przegraliśmy po mocnym udziale, mówiąc brzydko, Marka Hanuska w tej przegranej, bo też Raków nie był takim zespołem wtedy, który by nam mógł to zwycięstwo wygarnąć z rąk. Dzisiaj na szczęście przegranej nie było. Prawie jest sprawiedliwe, chociaż chyba tam się karny za rękę szechów w polu karnym dla Rakowa, moim zdaniem przynajmniej. Czujesz niedosyt? Bo chłopaki na czacie czują niedosyt. Nie czuję niedosytu. Nie czuję, żebyśmy byli drużyną lepszą, która zasłużyła tutaj na zwycięstwo. Nie przesadzajmy. Ja czuję niedosyt, bo uważam, że można i należało ten mecz wygrać przy odrobinie szczęścia. No niestety tą drugą bramkę strzeliliśmy sobie sami. Nie pierwszą w tym sezonie, no ale no strzeliliśmy sobie sami. No to jest karygodne, żeby... Znaczy pierwszą chyba, nie? Jeden było, znaczy, czy ja coś przespałem. No w sensie, że no, druga bramka w meczu. Drugą w meczu, czyli no. Pierwszą do Raków, którą pierwszą strzelił. Tak, no ja się mhm. tutaj wyraziłem. No strzelamy sobie sami, no bo no, nie może być tak, że stoi nas w polu karnym pięciu i gościu sobie przyjmuje piłkę i uderza i nie ma przy nim nikogo. No dobiega gdzieś tam Alvarez, próbuje wyciągać tą nogę, no ale to jest takie orlikowe trochę. Nie może być tak. No ja rozumiem trenerów i rozumiem, wiesz, że ktoś tam broni strefą i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie boli taka sytuacja, bo już pierwszą taką bramkę widzę, no nie wiem, to przecież zespoły to analizują, sztaby to analizują i dalej... Ale my już o tym rozmawialiśmy, Paweł, my już o tym rozmawialiśmy we wcześniejszych podcastach. Są sytuacje, gdzie my nie wygramy trójką w środku, czyli ten środek powinien być przez nas taki, no, jeśli nie opanowany, to zabezpieczony. A potem się okazuje, że wybijamy piłkę zaraz za pole karne i tam nikogo od nas nie ma. Zero jakiejś asekuracji, zero wyjścia do tych piłek, do ludzi, którzy tam stoją i atakują, nie ma, więc to się powtarza. No to niekoniecznie tak się zgadzam z tobą, że tak ten środek musi być opanowany, że nas tam gra trójkę, bo jak na przykład w systemem 4-4-2 się gra, no to moim zdaniem ten środek teoretycznie jest bardziej zagęszczony niż na przykład gramy 4-3-3, gdzie ten przód jeszcze tutaj grał
Klimek po lewej, Terpiłowski po prawej, no i gdzieś tam w ataku Rondić, jest nas tylko trójka i obrona gdzieś tam się kurczowo trzyma, no to ten środek czasami właśnie gdzieś jest pusty i tam możemy przegrywać walkę. Tylko mnie, mówię, bardzo ta sytuacja zdenerwuje z tą bramką, bo to spokojnie można było zapobiec. No nie może być tak, że wiesz, no gościu sobie przyjmuje i on, wiesz, no masz przed sobą czworo ludzi, trzech obrońców, gdzieś tam Alvarez się wraca, tak? No i po co ci goście stoją gdzieś tam w linii i próbują... Głównie są to mężczyźni, to czterech. No, dokładnie. Po co, wiesz, no stać w miejscu i wiesz, w takim bezruchu i gdzieś tam, no nie wiem, jakąś strefę broni. Jeśli jest jeden typek w polu karnym, który, no wiemy, że on tą piłkę przyjmie, będzie próbował gdzieś uderzyć na bramkę. Tam musi być jakiś plaster i tam nawet on nie ma prawa uderzyć. No, to musi być od razu zastopowane, od razu w zarodku próba tego uderzenia. No, ktoś to musi wyblokować go, wypychać z tego pola karnego. To się nie dzieje. I to spokojnie, gdyby nie ta sytuacja, ja uważam, że dowieślibyśmy to 1-0, dlatego że zresztą przed meczem byłem optymistą i wiesz dobrze, że powiedziałem, że tego meczu nie przegramy, no liczyłem też na wygraną i miałem ku temu podstawy, bo taki Widzew chciałem wygłodniały po tych dwóch tygodniach, takie głodne gry i w pierwszej połowie to było takie widoczne, że no mamy taką ochotę do gry, gdzieś tam wychodzimy do przodu, ta pierwsza bramka, bardzo dobre dośrodkowanie Mato Milosza, ale to później sobie do Mato wrócimy, bo pomimo tego jego dośrodkowania, no to dalej jakieś tam uwagi mamy, to ty pewnie masz. I no, bramka super Mateusza Żyro, to jest jego pierwsza w Widzewie, nie? Pierwsza. Nie wiem, nie. Wydaje mi się, że pierwsza, że nie strzelił. To już było w poprzedniej jeszcze rundzie, chyba w poprzednim sezonie się tak domagałem, że no, mając, wiesz, no, taki wzrost, no, to warunki trzeba, ma. Tak, to trzeba gdzieś tam, czy jakieś stałe fragmenty gry, to trzeba wchodzić, bo taki Mateusz Żyro, czy inni rośli zawodnicy, no mogą gdzieś tam kończyć tę akcję, no i w końcu gdzieś ten Mateusz zaakcentował coraz lepszą formę. Mocno urósł przy Ibizie. Znaczy, tak ja przynajmniej ja to tak widzę, nie? A z kolei Ibiza jest dla mnie takim ciekawym zawodnikiem, no bo no, przychodząc tutaj liczyliśmy wszyscy na to, że to będzie mega wzmocnienie. Rzeczywiście on gdzieś tą obronę też w trudnym momencie, bo miał grać pewnie z Szotą, Szota wypada, wchodzi z konieczności Żyro, do którego mieliśmy wiele uwag, ja mi sam tutaj sporo złych słów w kierunku Mateusza powiedziałem, bo jeśli gra chłopak źle, ten czy inny, to nie widzę tego wróga, którego miałbym się gryźć w język. Natomiast rzeczywiście odkąd wszedł, gra poprawnie dzisiaj, no, z racji chociażby, że strzelił bramkę i z tyłu też grał pewnie, no to man of the match. Także rośnie przy Ibizie, a sam Ibiza jak dla mnie jest takim trochę graczem z zagadką, bo on jest cholernie niewidoczny. Zauważ, że on się w ogóle w meczu bardzo mało mówi. No ale swoje robi. A ja uważam, że z Ibizą na przykład, gdyby nie zszedł z kontuzją, to właśnie uważam, żebyśmy być może, no może nie na tyle utrzymali wynik, chociaż myślę, że tak, ale zwiększylibyśmy chociaż procentowe szanse na utrzymanie tego korzystnego rezultatu z Ibizą. Bo to bo to jest ustawienie dobre, bo to jest, wiesz, jakieś takie wyjście gdzieś do zawodnika, właśnie takie czytanie gry. Ty mówisz, że Żyro urósł przy Ibizie. No być może też, bo gdzieś jakiś taki spokój Ibiza wprowadza. To jest to doświadczenie, to mnóstwo tych meczów. No przy tej akcji, gdzie złapał kontuzję, no to też była taka akcja, gdzie gdyby on tam nie poszedł. No właśnie. Tak, nie poszedł wabank i nie postawił wszystkiego na zasadzie przerywam to, co później okupił kontuzją, to moglibyśmy bramkę stracić w tej sytuacji. Tak. Ale tam cholernie śmierdziało. No śmierdziało bramką. To tak jak wiesz, no wracając do Mateusza, to ja ci powiem, że tak no raz, że okej, dobra, partner gdzieś z bloku obrony do swojej gdzieś dołoży cegiełkę, żeby drugi zawodnik tak piłkarsko przy nim rósł, ale trzeba powiedzieć, że
sama forma Mateusza z Wyszką. Ja zresztą, wiesz, jeśli my na jesieni poprzedniego sezonu go chwaliliśmy i naprawdę sporo tych meczów było, gdzie gdzieś tam jego nazwisko się powielało i mówimy, że no gdzieś ten mur stanowi z Jezus. Podpowiedz mi, bo przecież Szota, Serafinem. Przecież chwaliliśmy ich. Więc wiesz, jeśli ktoś jakiś potencjał już raz pokazał, nie? No ja rozumiem, że gdzieś tam w słabszej formie był, ale nie tylko on. Ale no nie może, wiesz, no chłop znowu gdzieś tam się nie odbudować i nie pokazywać, że jednak coś tam, jakąś wartość dodaną do zespołu wnosi. I dobrze, bo wiesz, wobec tych problemów teraz jeszcze z kontuzjami, no ja nie wiem, no teraz wspomniałeś się ten uraz Ibizy, to jest uraz mięśniowy. On się trzymał tam za dwójkę. No i teraz tak, żeby z tej dwójki się nie okazało, że 2 tygodnie albo 2 miesiące. Nie, ja nie chcę słyszeć o 2 tygodniach widzenia, bo to koniec rundy, nie? No, koniec... Ja już wolę, żeby oni powiedzieli od razu, że miesiąc. No może jeszcze zagra. No to miesiąc to jest koniec rundy. Także mam nadzieję, że takich rzeczy nie będzie, że to jest jakiś taki uraz. Nie wiem, no troszkę go gdzieś pociągnęło, być może gdzieś do rozwasowania, no ale dobra, zostawmy to. Wiesz, Paweł, no na to nie mamy wpływu, no są mi przed dzisiaj Alvarez, ja miałem strach w oczach, jak widziałem Alvareza już tam, jak asystent trenera bodajże rozrysowywał Alvarezowi, przepraszam, da Silvie wytyczne, jak ma wejść, co ma robić. Bo widziałem w jego oczach po prostu szaleństwo. Takie wrażenie miałem, że sam nie wiem z czym. Tak. No są zmiennicy. Zmiennicy muszą zrobić swoje, bo po to są. I też muszą wykorzystać swoje szanse. Jeżeli tego nie zrobią, no to tak naprawdę sami sobie zamykają furtkę. Dzisiaj przed meczem parę osób pisało, że zmienię temat z obrońców na napastników, że Ron chodzi w pierwszym składzie kosztem Jordiego. Kurde, taka jest piłka. Grasz źle, grasz słabo, robisz jakieś błędy, wchodzi drugi. Drugi to jest jego rola, żeby to wykorzystać i tutaj nikt kosztem kogoś nie wchodzi. No, sądzę, że Jordi sam pod sobą dołki kopał na przykład łapaniem kartek głupich, które go wyeliminowały z gry. Dzisiaj wszedł Jordi, to było totalne osłabienie. Chłopak sobie podreptał przez 15 czy 20 minut, pożył sobie gumę i zszedł do szatni. Nie wiem, czy miał sens się schodzić pod prysznic, bo chyba się nawet nie spocił. No widzisz, to... ja to się cieszyłem, że tak jak pisałem na grupie, mówię, fajny ruch robi trener, myśliwiec, że nie, bo to najgorsze jest to, jak zdejmujesz napastnika i pozbawiasz się jakichś w ogóle szans do przodu, gdy jest na przykład wynik na styku, bądź nie wiem, bądź remisujesz. No ja już nie mówię przegrywasz, no bo wtedy to wiadomo, że każdy tam szuka gdzieś jakiejś opcji w ataku, ale przy jakimś takim korzystnym rezultacie. A tutaj przez moment graliśmy na dwóch napastników, no później Rondić zszedł. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo grasz z liderem, który jest po meczu pucharowym i też przez to dziś szukałem jakiejś okazji, że ten Widzew wypoczęty, głodny gry, gdzieś może ten Raków wyblokuje, no ten Raków jeszcze może gdzieś myślami przy tym Sportingu będzie, grali na tej ciężkiej murawie. Tym bardziej, że pod koniec tam już w tyłach Rakowa było sporo przestrzeni. Sporo. Oni już też bardziej myśleli o grze do przodu i tyłów już nie trzymali tak gęsto. Ale rzuciło mi się w oczy to, że bardzo dużo niedokładności z naszej strony, bardzo dużo i to nerwowo to widzisz, no nawet Mateusza chwalimy, że Rok, który no w obronie tam mur i tak widać, że nie wiem, gdzieś tam jakieś, jak ktoś Kazio Węgrzyn kiedyś mówił, wiadro witamin czy tam czegoś tam zjadł, ale za nerwowo to wszystko, wiesz, jakieś tam, żeby na spokojnie gdzieś tą piłkę przyjąć, nie? Widziałem nerwowsze, bardziej nerwowe. Nie wiem, czy jest takie słowo nerwowsze. Widziałem bardziej nerwowe poczynania nasze w obronie, czy przy wyprowadzaniu piłki, gdzie to już totalnie potrafiliśmy przez jakieś 60 minut wijać się po prostu po autach. Także ja dzisiejszego meczu chyba za dużo złego po prostu nie powiem, bo nie. Czyli szanujemy punkt.
takim razie. Ja jak najbardziej, ja mówię tylko za siebie, ja jak najbardziej. Szanujemy punkt, szanujmy czat, który tutaj jest razem z nami, przywitajmy się. To może tak, może witając się, kto jest, to od razu poczytamy, co tutaj piszą. Jasne. I piszą tu ciekawie. Arek Kasper, no też tam no pisze o niedosycie i Paweł RDG również, tym, że niedosyt. Kasia Reszka jak zwykle na posterunku, dba o nasze łapki. Muli u was. Ale Kasia pisze, od razu tutaj jest riposta, dzisiaj cały YouTube muli. No to jakoś sobie z tym musimy poradzić. Mam nadzieję, że nie muli nas na tyle, że nas gdzieś tam za długo zatrzymuje. Nie jest o niebo lepiej niż na RW, pisze Paweł RDG, Krzysztof, jaki niedosyt. Ludzie, byliśmy dużo słabsi. Byliśmy, ale to, wiesz Krzysztof, możemy się upierać, że to wiesz, no, możemy być słabsi, ale jak masz 1-0 u lidera i wiesz, gdzieś tam trzymasz i w obronie się poświęcasz i jakąś taką bramkę, no głupią bramkę tracisz, a możesz dowieść 1-0, no to zawsze będzie niedosyt. To nie ma znaczenia, czy gramy słabiej, czy nie. Wiesz, no, niektóre drużyny, ja pamiętam taki mecz, gdzie Celtic z Barceloną, pamiętasz Robert, ten mecz sławny w Lidze Mistrzów. Posiadanie piłki gdzieś tam Barcelona chyba 90% w meczu. Celtic 10 i Celtic jeden strzał wygrał 1-0. I teraz tak, każdy jak wróci gdzieś historycznie do tego meczu, to widzi 1-0, że Celtic wygrał z Barceloną, a nie patrzą, że tam, nie wiem, że oni się 90% w meczu to bronili się, czyli zakładajmy, że 80 minut była cały czas obrona, tylko 10 minut coś tam, wiesz, do przodu grali, także to nie ma znaczenia. Co my tu, kogo my tu jeszcze mamy? Tomek, jest Tomek ATG. Oczywiście Arek na RW zdążyłem napisać, że błąd z Kunem i dostaliśmy gola. Do Kuna to byśmy wrócili bądź do defensywnego pomocnika, bo ja mam taki pomysł, Robert, ale to zaraz o tym powiem. Pewnie mój pomysł. To znaczy, no to się okaże. To się okaże, że od porównania do Rondicza schowany jakiś był. No tak, no nie dość, że schowany, to jeszcze tak jak tu wspomniałeś, żuje gdzieś gumę. No nie wiem, być może ciężko jest skupić się na życiu gumy i graniu w meczu bardzo dobrze. Może jest ciężko, może łatwo. To jest niezdrowe, bo wiesz, musisz uważać, żeby gdzieś ten nie zagłówkować, bo ta guma ci gdzieś ugrzęźnie. Gardło. Ale przykleić ci się do buta i później zamiast grać, to myślisz o tym, jak to odkleić od buta. Wiecie, co ja, czy wiecie, ja mam tutaj tak trochę w związku z czatem, trochę do ciebie, Paweł. Tak? Ja mam trochę przesyć Jordiego. Bo czy to jest naprawdę taki napastnik, którym nie, powinniśmy tylu... Nie, jest od razu nie się odpowiada. Przecież on strzelił, przepraszam, on strzelił 9 bramek przez półtora sezonu, jak jest u nas? Coś koło tego. I nigdy nie strzelił dwóch meczów. Co kiedyś tak mu wrzuciłem, to do tego, że to, wiesz, sorry, no, ale... kamyczek do ogródka, że nigdy zauważyłeś jedna bramka jak w meczu, to już koniec. Przecież chłopak tak ewidentnie gwiazdorzy, zrobi z siebie taką... No, dla mnie to jest gwiazdorek. Napastnik, który strzela 9 bramek w półtora sezonu. No sorry. To nawet Sekulski od sąsiadów, który przeszedł do Wisły Płock, w jednym sezonie tam strzelił chyba kilkanaście bramek, gdzie odchodził z UKS-u taki trochę no-name, no. No nie jakiś wybitny. I taki Polak sobie potrafi strzelić kilkanaście bramek, nie jakiś znaczący. A tu ale przychodzi, to też, wiesz, to też, no, ale Hiszpan, to walkę, strzela... No. Bo to gwiazdorzenie przekłada się właśnie na to, że wiesz, bo ty mówisz 9 goli dotychczas, ale jakby całokształt jego, wiesz, walki z obrońcami, jego zaangażowanie w meczach i wiesz, no... Czy jako walka z obrońcami jest żadna. Bratyłem od bramki w porównaniu z Rondiczem. Rondicz naprawdę patrzyłem specjalnie na to. Większość piłek zagrywanych na główkę, Rondicz jednak te główki wygrywał. Być może nie zgrywał ich do rywali prosto, znaczy do rywali, do naszych zawodników, do partnerów, ale on te główki wygrywał. Jordi nawet nie jest w stanie wygrać tej główki. Już pal licho, gdzie ta piłka później poleci. Bo dzisiaj chyba sytuacja też pod koniec meczu, gdzieś chyba, nie wiem, 30 któryś metr,
przed naszą bramką. Raków ma akcję i Jordi stoi 3 metry od rywala, który ma piłkę. On sobie stoi, patrzy drepcze w miejscu. A dopiero co wszedł na boisko parę minut temu. No to jakie to jest zaangażowanie w mecz? Jaki to jest plus dla drużyny, że on wszedł? Jaki impuls? No niestety, żaden. Impuls to nie był i o ile liczyliśmy na to, że być może gdzieś tam szarpnie raz, drugi, trzeci, gdzieś tam gdzieś wybiegnie do jakiegoś prostopadłego podania, którego nie otrzymał. No i nie miał za bardzo później już od kogo. No Alvarez wszedł, ale też jakoś bez błysku, no widać, że on dawno nie grał. Ale to dobra, to tak. Napastnika mamy ocenionego, ale to z Jordim to już tutaj przepychaliśmy się nieraz, także to akurat wiemy. Nie wiem, o jakim ty pomyśle mówisz, ale powiem ci, jaki ja mam pomysł. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał, czy by nas nie zamuliło. Teraz jak pomysł mam. Pomysł mój jest taki, żeby Patryka Stępińskiego odkurzyć troszeczkę do składu. To po pierwsze, to bo to wiesz, no, nie no, wiesz, są jakieś kulisy... No czekaj, nie widać moich oczu i ust, teraz mów, bo ja... Mów. Nie, wiesz, no, jak się ogląda się jakieś kulisy meczów, to ten Patryk gdzieś w szatni, wiesz, dalej tak jest jakby liderem, bo on ich gdzieś tam motywuje. Gdzieś jakieś przemowy dalej są w szatni, tylko że no Patryk to no nie jest zawodnik, żeby tak długo siedzieć na ławce, bo szkoda go po pierwsze, a po drugie ja bym go widział jako defensywny pomocnik. I na przykład jak gdzieś tam biega Dominik Kun, to nie wiem, czy nie widzę. No, bardzo dobrze to, ja muszę sobie to, co powiedziałeś przed chwilą, uprawić bramkę. Gdzieś tam biega Dominik Kun, to jest... Nie, chodzi mi o to, że jak wiesz, no gdzieś ten Patryk Stępiński, jak grał, wiesz, na tej obronie, czy to z boku, czy gdzieś na środku, no to no jakieś ma to wyprowadzenie piłki ten Patryk. Wiesz, on gdzieś się rozglądał, gdzieś te podania były jakieś tam celne, gdzieś wiesz, no wychodził gdzieś jak był w formie. Na klepkę, jakby w formie. No, wiesz, no on też jest przyzwyczajony do tego, z jakiegoś powodu jednak nie gra. Ale no toż właśnie może potrzebuje impulsu, żeby no może jakaś zmiana pozycji może by mu pomogła, dużo jest niedokładności, Robert, wiesz, no. Jest, ale tutaj... Te piłki są rozrzucane i na przykład nie wiem, czy taka alternatywa, bo i Marek troszeczkę w słabszej formie, nie? Marek jest w słabszej formie moim zdaniem od początku sezonu. Niestety. No właśnie. I chyba tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy zbyt dużego bogactwa w środku pola, to Marek tam jest. Sypią się kluczowe postacie. To w ogóle zobaczcie, co jest dziwne. Widzowie sypią się kluczowe postacie. Stępiński ława, Pawłowskiego nie ma, a jak był przez ostatnie 4 kolejki, to tak naprawdę był po prostu na boisku, ale nie grał. Ale się okazało, Panosek... właśnie, dobra, widzisz, ta jego słabsza forma. Tak, ale zaraz wejdziemy. Tak. Co dla mnie też jest mega nieprofesjonalne, jeśli chodzi o klub, jeżeli wiedzieli, że chłopak ma problemy tam z plecami bodajże, tak? Lwa Kulszowa. Z tego co. No to i co to nie wiem, no liczyli, że to się po prostu, że to rozbiega? Ale to wrócimy zaraz do Bartka. W każdym razie, zobacz, Stępiński ława, Pawłowski kontuzja, już oficjalnie, wcześniej nieoficjalnie. Hanousek gra, Serafin kontuzja, Hanousek jest, ale to jest dla mnie, nie wiem, 30-40% zawodnika, którego znamy. A przecież dostał opaskę. No ktoś musiał, w tym założeniu, że nie gra Stępiński, to ktoś musiał. I zobacz, jakoś to tam działa. Może nie jakoś super, ale też nie jakoś tragicznie. To sami pamiętamy, że mieliśmy serię taką, że ja się tylko boję, co będzie po zimie, ale to już tam może nagle będzie lepiej. Nie? Natomiast przy tych brakach bardzo ważnych zawodników okazuje się, że jakoś ten Widzew sobie radzi. To jest jedno. Wracając do tego, co mówiłeś, bo rozmawialiśmy tak naprawdę o Stępińskim przed programem. On, mówiłem tu też, że Patryk chyba z raz czy dwa u trenera Niedźwiedzia zagrał na defensywnym.
Także wcale nie powiedziane, tak jak mówisz, że w następnym meczu na Wartę, że nie wyjdzie na Patryk na defensywnym, bo ja szkoda tego chłopaka. Tak, szkoda tego chłopaka trzymać cały czas na ławce, bo tam się to nie grzeje. Patryk... kadrowe. Ja nie wiem, czy ktoś tam... Kiedy jak nie teraz, nie? Wiesz, nie śledziłem, bo to jest na świeżo wszystko. Nie miałem jakiegoś czasu, żeby, wiesz, żeby ogarnąć... Chyba, że Patryk wejdzie do środka do obrony. No. Chyba, że Patryk wejdzie do środka do obrony, a ten zapalnik Silva pójdzie wyżej. Ale tak czy tak spodziewam się, że Stępiński w następnym meczu z Wartą na boisku się pojawi. No bo ja bym jednak wolał Patryka jako defensywnego pomocnika, jeśli ktoś tam z klubu ogląda. Może trener gdzieś tam znajduje czas. Nie wiem, chociaż trener nasz to jest człowiek, który czasu ma niewiele, bo ciężko pracuje, widzę, wie. I ma, wiadomo, że mnóstwo innych spraw. Ale z miłą chęcią byśmy z informacji o tym, że nowy trener nasz podcast ogląda, byśmy tą informację z miłą chęcią przyjęli. Także też czasami coś tam ciekawego też z naszej strony w kierunku do zawodników, czy jakieś tam pomysły płyną. Także taki jest pomysł co do Patryka Stępińskiego. Ale ty miałeś jakiś pomysł. To ja cię słucham teraz. Ja miałem pomysł, a propos czego? Kogo? Nie wiem. Jak ja powiedziałem, że mam taki pomysł odnośnie tam zawodnika. No to przecież, dobrze wiesz, że o tym samym mówiłem. Że też chciałem... Tak, no to, nie, okay, jeśli okay. Już gdzieś mamy Patryka wstawić, a chyba czas najwyższy, to defensywny, no bo kiedy okay. Jak nie teraz i kogo jak nie jego, no nie wiem, kogo my tam mamy jeszcze w środku przesuwać jakiegoś młodego i kombinować, to chyba lepiej rzeczywiście wpuścić chłopaka doświadczonego, tak? Nie, kwestia tylko taka, w jakiej dyspozycji jest Patryk, no bo zresztą tutaj, nie wiem, czy widziałeś po meczu, nie wiem, czy to było zaraz po meczu, chyba zaraz po meczu był wywiad z trenerem Myśliwcem i tam też było właśnie pytanie o Stępińskiego. Trener Myśliwiec mówił, że rozmawiał z Patrykiem w tym tygodniu jakoś na temat jego roli, że to jest cholernie profesjonalny chłopak i nawet nie grając jest trener pełen podziwu dla Patryka odnośnie pracy, jaką wykonuje, także ja się spodziewam, że na Wartę że coś Patryk może wyjdzie. Wiesz co, i powiem więcej. Jeżeli miałby nawet Patryk wyjść na defensywnym, to ja, kurde, trzymam kciuki cholernie, żeby wyszedł na tym defensywnym. I teraz może powiem trochę mocną rzecz, ale żeby na przykład Marka zepchnął na ławkę na parę spotkań. A nie wiem, czy Markowi by się to nie przydało. Bo Marek ambicja jak najbardziej, natomiast piłkarsko w tym momencie jest po prostu średni. Taki zmrożony jak dzisiejszy nasz podcast. A propos mrożenia, to słuchajcie, jeśli nas mrozi, to odświeżajcie sobie i powinno być ok, bo ja tutaj na drugim pulpicie się przyglądam przede wszystkim, czy leci mi podcast na żywo, to po pierwsze, a po drugie czat podglądam i na przykład też widzę, jak mi tam gdzieś mrozi obraz, to odświeżenie daje radę, że obraz się pojawia z powrotem do tak gwoli. Szechu, dobry mecz. Podobał ci się, Szechu? No widoczny przede wszystkim widoczny. No jest kilku chłopaków, którzy przy nowym trenerze dostali kopa. Czystą kartę i odżyli i wykorzystują to. Żyro, Szu, teraz widać, że Rondic. Chciałbym, żeby Rondic strzelił jakąś brameczkę, żeby dostał też takiego pozytywnego kopa, bo widać, że siedzenie na ławce go zupełnie nie już tam nie zdołowało i on jest... No mnie się troszkę bardziej poda po prostu niż Jordi. Natomiast koniec końców jednego i drugiego ocenią wyniki. Jak to będzie samo bieganie dla biegania albo stanie w miejscu dla stania w miejscu bez bramek, to jeden i drugi będzie w mojej ocenie podobny na koniec. No właśnie, sezonu. Wiesz co, bo tak tego Rondicza zauważyłem, że gdzieś chwalą to na Twitterze, gdzieś tam w internetach, a powiem ci, że mnie nie przekonuje ten Rondic. No to bo mówię, wiesz, każdy oczekuje kogoś innego od zawodnika, tego czy innego. Koniec końców od bramkarza oczekujesz tego, żeby bronił, od napastnika oczekujesz tego, żeby strzelał i tak dalej, tak? Także... No wiesz co, no kurde, ja to, no nie wiem, ale ja gdzieś wymagam... Dobra, no bo wiesz, no walka walką, gdzieś jakieś tam warunki ma,
granie tyłem do bramki, tylko że no nie wiem, ja gdzieś od napastnika oczekuję większej mobilności jednak. Większej mobilności, takiego wiesz, gdzieś tam startu do piłki, wyjścia do prostopadłego podania gdzieś, wiesz, no, większa walka w polu karnym, uderzenia jakieś niesygnalizowane za pola karnego, z pola karnego. No a Rondić, kurde, no jemu gdzieś ciężko, wiesz, no gdzieś walczy w środku pola, gdzieś na 40 metrze od bramki 30, ale za mało konkretów jest. Ja bym chciał bramkę, tak na przykład strzelił z Gliwicami, gdzieś tam się odnalazł i chciałbym w każdym meczu gdzieś widzieć, wiesz, no taki jego ciąg. Ale to jeszcze ktoś mu piłkę dograć. No to okej, ale wiesz, ale no jeszcze my, mówię ci, gramy trzech pomocników jedzi i ten przód, no to jest jasna sprawa, że no gdzieś te boki muszą chodzić, ale sam napastnik gdzieś, wiesz, on musi gdzieś szukać, gdzieś wychodzić, gdzieś jak jest ich trzech z przodu, to gdzieś zejść do boku, może gdzieś rozegrać jakąś klepę, może kogoś wypuścić, nie? Tego mi brakuje, bo sama walka, same gdzieś tam zostawianie się i nie wiem, no szukanie faulu, to mnie nie przekonuje, bo mnie zawsze, wiesz, będą napastnicy, to dla mnie to napastnik mnie przekona bramką. Jeśli on uderzy, widzę jakieś tam... Jak najbardziej, dlatego mnie nie przekonuje jak na razie Jordi i chcę, żeby troszkę dostał szansę Rondić. Nie jedną czy dwie, tylko na przykład 10 kolejek, tak? I wtedy mogę sobie tak oceniać. Na razie kwestie wizualne oceniam, jak w brzmiarstwie i tyle. Mówisz o Szechu? No widoczny. On w tym momencie tam... Nawet sobie patrzyłem na kompakty z piłką, chyba Kuna, właśnie Hanowska i Szechu, no to Szechu najwięcej tej gry. Był pod grą na samym początku meczu, w ogóle skarcony przez arbitra żółtą kartką przy drugim faulu. A propos, widzisz, chwalimy Szechu. Paweł RDG pisze, że Szechu okej, ale z wartą pauzę. No tak, nie ma Hanowska, nie ma Szechu, tak? No właśnie, wydaje mi się, że chyba Hanuszek też za kartkę, tak? Bo ci mówię, że nie śledziłem, bo nie miałem czasu, no już musiałem przygotowywać to. Wszystko. No Alvarez trzyma sił na 30 minut czy na 90, no to już w tym momencie jest mało ważne, bo on musi wejść na ten mecz następny. Bo brakuje nam dwóch w środku. No i tak jak rozmawialiśmy, według nas trzecim do środka, jeżeli trener nie zmieni systemu, może się okaże, że trener trochę zmieni system i nie wyjdziemy trójką w środku, tak? No kim byśmy, jakie systemy byśmy nie wyszli, no, ale ludzie ci potrzebni do gry. To tak czy tak, chyba w naszej ocenie Stępiński, Kun, no i wydaje mi się, że Alvarez, tak? Przynajmniej takie moje zdanie. Kurde, biedna ta pomoc. No... pomoc tak. No, Widzew jest bogaty. No jest jaka jest. Pokaż mi ławkę rezerwowych. No też. Ale widzisz, ale zobacz, to jest to, co powiedziałem wcześniej. Wypadają liderzy i to ważni zawodnicy, bo wypada czterech zawodników z podstawowej jedenastki i ten Widzew jakoś sobie radzi, więc okazuje się, że ta ławka rezerwowych... A my czujemy niedosyt, bo zremisowaliśmy z mistrzem Polski na wyjeździe. Który u siebie nie stracił punktu w tym sezonie. Także ta ławka rezerwowych, jak się okazuje, no ma dużo mankamentów. Ci ludzie, ci chłopcy mają dużo mankamentów, bo tak jak ja wiele powiedziałem cierpkich słów na temat Mateusza Żyro, on jest bardzo wolny, no, dynamiki raczej już nie nadrobi, ale jak się okazuje, jak dobrze popracujesz, jak będziesz wiedział, jak się ustawić, to i bieganie nie jest ci aż tak bardzo potrzebne. A tak? Stąd kiedyś Mateusza, pamiętasz jak Mateusza też, bo jak Mateusz był tym troszeczkę zapalnikiem, robił się na środku obrony, ale wtedy jeszcze mieliśmy kłopot bogactwa. Kiedykolwiek Widzewie był kłopot bogactwa zawodników, to też mówiłem, że może Mateusza, bo wiesz co, ja tak sobie warunkami Mateusz Matras, to też jakieś podobne warunki do Mateusza Żyro, wiesz, no to też chłop zbudowany. I Co, wyżej go dać? Jeszcze raz? Wyżej go dać, czy co? Tak, że Mateusza na defensywnego pomocnika. Ale to mnie to przypomina od razu, no może nie powinienem mówić, ale trafała Augustyniaka. Tyle, że Augustyniak trochę lepiej zbudowany. A przecież zobacz, on się też tak naprawdę zrobił sobie nazwisko na grze w Miedzi i Legnica na defensywnym.
No, poszedł do Rosji jako defensywny, w Rosji pokazał się jako defensywny jeszcze lepiej, wrócił do Polski, gra niby na środku obrony, ale... No bo ale... czasami jest tak, że wiesz, no chłopu jak gdzieś tam nie idzie, albo nie wiem, albo gdzieś jest zmęczony na jakiejś pozycji, jakieś, zaczyna jakieś tam błędy popełniać, no zawsze to jest jakiś wakat, nie wiem, ktoś za kartki wylatuje, ale ja mówię, no bardziej przez pryzmat tego, że gdzieś ten Mateusz te błędy popełniał, ale widziałem Mateusza, który miał dobre, mimo wszystko, miał dobre wyprowadzenie piłki. Dobrze tak, wyprowadzał. Tak. No I teraz zauważ, jeszcze jest taka sytuacja, że w jakichś dwóch poprzednich meczach gdzieś ten Mateusz wychodził dosyć wysoko, nawet znajdował się przed polem karnym. I trener, tylko teraz nie wiem, czy to był jeden z wywiadów, czy to jakaś analiza przedmeczowa, może briefing przedmeczowy, albo jakiś pomeczowy, nie pamiętam, mniejsza o to. Mówił, że Mateusz Żyro tak wysoko podchodzi, bo ma takie założenia. Wiesz, że mimo, że jest środkowym obrońcą, ale wiesz, no, trener myśliwiec jest, ma fajny taki nick. Nie widziałeś tego wywiadu po meczu? Na Twitterze. Nie widziałeś go, tego wywiadu po meczu? Ale po meczu teraz z Rakowem? Świeży? Tak. Nie. A propos myśliwca i tego, że myśliwiec jest myśliwcem. No tak. To było zadane proste pytanie, a trener w ogóle obiecałem sam sobie, że nie będę się rozwlekał. I się zaczęło. To tak. I taka w ogóle pigła wiadomości. Nie? Ale tak, bo to jest analityczny bardzo, bardzo człowiek. No to ja ci mówiłem, że tak Robert, no nie wiem, czy ty też jesteś osobą, która nie pamięta, że ja kilka ładnych miesięcy pisałem, że obserwuję takiego trenera. I to napisałem, że to obserwuję Daniela Myśliwca jeszcze w pierwszej lidze, wtedy z Stali Rzeszów. Ja go obserwowałem od drugiej ligi. No też może pokłosie, że tego, no jakieś tam trenera niedźwiedzia też gdzieś tam z tego Rzeszowa gdzieś wyciągano. No ale ten myśliwiec mi się wydał ciekawy, ale to też trafiłem, mówię ci, na to jego... na jego programy na YouTubie, gdzie on wrzucał swoją pracę i wiesz, pokazywał właśnie, jak oni tam analizują, to nie będziemy się tam teraz to powielać, bo mówię, mówiłem to w poprzednich podcastach, także to jest sprawa jasna. I to jest człowiek, który nawet na tym Moneyball, nie wiem, czy tam oglądałeś, on tam miał godzinny... Nie widziałem, ale no... To ja polecam, jeśli ktoś z was nie widział, to jak najbardziej. Tam jest godzina, nie potrzeba oglądać całego tego Moneyballu, wystarczy tą godzinę tylko wyłącznie z trenerem, gdzie on pokazuje, jaką bazę budował pod swój warsztat trenerski, wiesz, gdzieś tam jak analizował, gdzieś w Excelu sobie rozpisywał zawodników, kto mu może co dać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, bo już weszliśmy niechcący na temat trenera. Okej, okay, ale dobra, bo chciałem, żebyśmy w następnym podcaście, nie dzisiaj, to wiesz, no to troszeczkę chciałbym po prostu dłużej porozmawiać i może jak będzie nas troje w większym gronie, to wtedy, żeby każdy jakoś taką swoją opinię dołożył, bo takich 10 punktów na WTM się pojawiło, gdzie opisywał, teraz kurde, przepraszam, że nie pamiętam, być może to Maciej Wojciechowski to opisywał. Było coś takiego. Co zmienił? Tam to było takie mocno propagandowe, to było trochę, w moim odczuciu przynajmniej, bo to było takie och i ach. W momencie, kiedy jeszcze chłop dobrze nie zaczął pracę, tak, ale było coś takiego. Nie, no okej, okay, no to wiesz, no to tam zostawmy. Każdy ma prawo, wiesz, opisać, czy to będzie och i ach, czy pełna krytyka, czy jakieś tam uśrednione, nie ma problemu, bo wiesz, no jest star jego pracy, to wiesz, no zawsze starajmy się pozytywnie wszystkich przyjmować i jakoś tak, wiesz, podbudowywać i opisywać, a no czas i tak i praca zweryfikuje, co będzie dalej, ale jedną rzecz to powiem ci, na co zwróciłem uwagę. I tak liczyłem też tutaj w tym meczu troszeczkę, chociaż tak mówię, no jak zobaczyłem, wiesz, w jakim składzie personalnym, zresztą to no nie może dziwić, no bo wiadomo, że są absencje, nie ma Bartka. W jakim składzie my z przodu wyszliśmy, mówię, kurde. No mówię, no młodzież, no żeby ta młodzież ogarnęła temat, nie, no bo tam wyszedł Klimek.
i wyszedł Terpił, który no ja... Który lepiej według ciebie? Jeden i drugi na podobnym poziomie, bo Klimek próbował coś robić, próbował szarpać, gdzieś chciał pokazać, że taki luz ma, gdzieś próbował driblingu, no ale gdzieś był stopowany w tych driblingach. Próbował mijać, ale no zdarzył się z tym, że zawodnicy Rakowa nie dawali się na to nabrać i gdzieś nie wypuszczali go na jakiś prosty zwód, żeby wiesz, pobiegł, żeby dał dośrodkowanie. Ernest, ja niestety, ale gdzieś... ja lubię Ernesta i nawet w poprzednim sezonie powiedziałem, że on będzie odkryciem tutaj sezonu, czy rundy sezonu w naszej drużynie, że wiesz, jakoś tam pociągnie bramki, asysty, ale... Kiedyś taki film, Ernest na wakacjach, Ernest w szkole, taka komedia. No niestety, ale te wakacje coś za długo, bo to wiesz, to nie jest zawodnik, który ma, wiesz, 18-19 lat gdzieś wchodzi, tylko to już zawodnik jest, no nie chcę powiedzieć doświadczony, ale gdzieś na tym poziomie jest te klasy troszeczkę ograny już. Ja wymagam więcej od Ernesta, natomiast boję się, że Ernest uwikła się w takim średniactwie ligowym. Że zostanie takim, wiesz, średniakiem ligowym, który w pewnym momencie no nie dać jakiegoś takiego błysku, wiesz, jakiś tego, ten potencjał nie wystrzeli, że wiesz, nagle gdzieś tam zacznie strzelać gole, gdzieś asysty, wiesz, że będzie wyglądał bardzo dobrze w meczach, no bo Ernest nie ma wykończenia akcji i tu jest u Ernesta duży problem i ja to widzę od dłuższego czasu i nawet jeśli to jest zawodnik gdzieś szybki i wiesz, raz na jakiś czas strzeli, bo nawet z Radomiakiem sobie strzelił tą bramkę, wiesz, wyszedł do podania i gdzieś tam się urwało bramce, tylko że wiesz, no oczekujesz od faceta takiego, który już nie da ci takiego błysku w jeden mecz na 15, tylko będzie ci dawał w co trzecim meczu. I tak jak na przykład... Wejdę... No to kończę. I tak jak do trenera Myśliwca i co zmienił w Widzewie, to ja tylko taką jedną rzecz chciałem powiedzieć, że mi się to bardzo podobało, a szczególnie w meczu, no się wrócimy na sekundkę do meczu ze Stalą, bo nie było podcastu po tym z pewnych względów i była dłuższa przerwa, to także możemy na chwilkę wrócić. Jedna rzecz. Bo ja zawsze byłem przyzwyczajony do takiego Widzewa, który próbuje, a szczególnie u siebie. Wiesz, czy jest wynik niekorzystny, czy nie, przegrywamy 0-1, czy jest 0-0, że ten Widzew próbuje, że gdzieś ten raz na jakiś czas, co 5, co 7 minut zawiązuje jakąś akcję, gdzie wiesz, gdzie pachnie bramką. Próbuje, po prostu próbuje zdobyć tą bramkę, idzie gdzieś do tego przodu, czy drużynie idzie, czy nie idzie, czy gdzieś ci liderzy są w formie, czy nie, ale zawsze byłem przyzwyczajony do takiego Widzewa próbującego. Nawet ten Widzew, wiesz, w latach wcześniejszych, gdzie już wiadomo, że po tych latach 90. troszeczkę tak już wiadomo, że to ta równia była raczej pochyła niż do góry, ale zawsze gdzieś ten Widzew, a szczególnie u siebie, wiesz, przy tych kibicach, próbował. I o ile jakoś tak ta wiosna nasza, ta smutna wiosna i ten początek jesieni za trenera naszego poprzedniego Janusza Niedźwiedzia. Ja nie mówię, że Widzew nie próbował, bo przecież wiesz, no dobrze weźli w sezon, wygrali tam 3-2 z Beniaminkiem i no ale z pewnych względów gdzieś nie poszło to do przodu i trener został zwolniony, ale jedna rzecz za trenera Myśliwca. Widzę, próbuje. I właśnie tutaj liczyłem z tym Rakowem, że też gdzieś tak będzie taka sytuacja, że my tą bramkę strzeliliśmy i tak cofnęliśmy się za głęboko, zbyt głęboko i tak mówię, kurde, nie, żebyśmy do tej bramki dostali, to tak liczyłem właśnie, że mówię, żebyśmy my wyszli, że 3-4 razy, żebyśmy spróbowali z 5 na tym Rakowie, spróbować nawet przy 1-1, żebyśmy... Ale były takie sytuacje, że my no jednak widziałem więcej spotkań takich, gdzie wybijaliśmy po autach. Tutaj z Rakowem
staraliśmy się coś jednak z przodu stworzyć, no, czy wychodziło, czy nie, to jest... Wyrafinowanie. Była taka akcja też gdzieś pod koniec meczu. Nie pamiętam, kto to wychodził. Czy to wychodził... Boże, czy to wychodził Alvarez, czy któryś z nich... Środ pola, tak bliżej już pola karnego Rakowa, gdzie tam też byliśmy powstrzymani faulem, nawet jak kartki nie było... z lewej strony od tego zawodnika naszego, naprawdę nie pamiętam, który to był, wychodził nasz kolejny na fajną piłkę, sędzia to przerwał faulem, gwizdkiem, ani nie pokazał kartki, ani nic, a to była świetna sytuacja, także my naprawdę coś tam próbowaliśmy. Tylko jakości brakuje. No jakości brakło, no jest, słuchaj, no jak policzyć wartość wszystkich piłkarzy Rakowa i naszych, no to wtedy możemy sobie też odpowiedzieć, dlaczego tej jakości brakło. Ktoś może powiedzieć, pieniądze nie grają. No jednak czasem nie grają, czasem grają. To, że nie grają, to możemy sobie sami stwierdzić po naszej grze, powiedzmy w trzeciej, w drugiej lidze. Ale w większości przypadków jednak, no, jak ktoś rozsądnie zarządza klubem, to te pieniądze potrafią zrobić różnicę. To tak a propos tego, czy brakło jakości, czy nie. Co do Ernesta, ja mam do niego zarzut jeszcze od pierwszej ligi. Ernest jest w wielu przypadkach za miękki. Za szybko odpuszcza. Tam, gdzie mógłby pójść na maksa, wejść w kontakt z rywalem, powalczyć o piłkę. Przebitkę wygrać, nie? Co dzisiaj też może, tak, może wygra, może nie wygra, może będzie faul, może sfauluje, może nic z tego nie będzie. To, tej decyzji nie podejmuje w ogóle i nie ma w ogóle... No nie ma tematu. Tego u niego strasznie nie lubię. Już o tym mówiłem w pierwszej lidze, że to jest coś, co go mocno ogranicza. Mam nadzieję, że trener Myśliwiec będzie tym, który będzie potrafił gdzieś tam to w głowie przestawić, tak jak to czekamy, żeby się Zielińskiemu w kadrze przestawiło narodowej. Bo ja na przykład nie oceniam się Terpiła Tak jak ty, Paweł, że to jest chłopak, który nie ma wykończenia. Bo nie ma. Bo pamiętam, być może nie ma, ale pokaż mi w Widzewie takich, którzy mają wykończenie. Oprócz Bartka Pawłowskiego, moim zdaniem. Ale wiesz. No, widzisz. I uwierz mi, że... Kibice liczyli, że ten Terpił gdzieś to będzie miał, że gdzieś, wiesz, jakieś tam chodziły słuchy. No dobrze, ale to na jakiej podstawie? Że to jest gościu, który przyjdzie i nagle w ogóle będzie ładował 15 bramek w sezonie, bo ma... No, zbudujmy sobie kogoś. Pod koniec bodajże poprzedniego sezonu trener stawiał, nie było chyba Żurbiego, trener stawiał na Terpiła w ataku, tak? No pamiętam, tak, u nas na grupie sportowych rozmawialiśmy o tym, ja mówiłem, że dla mnie spoko próba, bo widzę, że ten chłopak przede wszystkim znajduje się, potrafi się znaleźć w sytuacji bramkowej. To czy to wykorzysta, czy nie, to już jest inna kwestia. Natomiast no nie mamy w tym momencie aż tak bramkostrzelnych napastników, żebyśmy mówili, że o, ci to są zarąbiści, a Terpił w ataku to byłby słaby w porównaniu z nimi. Moim zdaniem nie, dlatego też już wychodzę z założenia, że to jest chłopak, który nawet jak wykorzysta jedną na trzy sytuacje, to i tak strzeli jedną bramkę i będzie fajnie. Jeżeli on tak będzie strzelał sobie co drugi, trzeci mecz, to w przeciągu sezonu zbiera sobie koło 10 bramek. Natomiast mówię, wielki mój zarzut do niego ciągnący się jeszcze z pierwszej ligi, to nie jest chłopak taki... On gra tak trochę na zaciągniętym hamulcu ręcznym. I tego nie lubię. Albo idziesz w akcję, coś z tego będzie, albo nie. No nie kalkulujesz momentami, tak? A on tak jakby trochę za dużo w tym wszystkim myślał, nie wiadomo co... Nie wiadomo co i nie wiadomo po co. O, to taki mój zarzut dotrypiła. To tam na czacie. Paweł RDG, Myśliwiec, uważam na plus. Chce coś zrobić i gra naszej drużyny inaczej wygląda. Chłop rzeźbi z tego, co ma i tyle. Najważniejsze pytanie, drenaż na Piłsudskiego 138, bo sytuacja może... pojawić x razy. Na pewno, że będzie się powielać, tak? No o drenażu tylko wtedy, jak deszcz pada. Czyli do końca rundy zagramy jeden mecz, trzy przełożone, tak? No nie wiem, ile my tam meczów mamy u siebie do końca rundy, ale no z Wartą na pewno.
Czy ja sądzę, że jeden walkover jeszcze? Jeden walkover dla rywala by rozwiązał sprawę momentalnie. Że to głupio brzmi i brutalnie, ale. Myślisz, no. Myślisz, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za ten drenaż i za ten stan boiska, to by się przejął tym naszym walkowerem? Myślę, że tak. Że moglibyśmy przez to ewentualnie jakieś tam koszta próbować uzyskać no, za nieprzygotowanie. Nie, ja nie mówię tutaj o kosztach, bo bardzo mnie to zdenerwowało po meczu nieodbytym z Ruchem, że pierwsze co nasz prezes tak naprawdę wylał żale na Twitterze, że ten mecz spowodował, że to będą wielkie koszta dla Widzewa za powtórzenie meczu. Nie myśląc w ogóle o tym, czy z rozegraniem meczu w takich warunkach narażało piłkarzy na jakieś kontuzje, gdzie już mamy szpital w zespole, jak się okazuje. Nie licząc się z tym, że tak naprawdę granie na takiej murawie sądzę, że predysponowałoby troszkę do lepszego wyniku Ruch niż nas, bo wydaje mi się, że oni mogą grać troszkę prostszą piłką niż my. A tu był prosty przekaz. Nieodbyty mecz, koszta finansowe. Krew się we mnie gotuje. Niektórzy, jak widać, pub odwiedzają. Już pomijam to, że kibice się podjeżdżali z całej Polski, czasem z Europy. Ale to naszego prezesa tam średnio obchodziło. Ważne było to, że to dla Widzewa to będą wielkie koszta, organizacja drugi raz tego samego meczu. I sprzedaż drugi raz albo trzeci raz tych samych biletów. Ale wiesz, to nie chciałbym o tym mówić, bo... to chyba to oni tak zrobili pieniądze, to nie jest jako drugi raz. No ale słuchaj, przyszli... No dobrze, Paweł, przyszli ludzie na stadiony, kupili jakieś tam piwo, kiełbasę, coś, to co, za to też zanulują? Czy jednak te pieniądze zostały? No właśnie tu Kasia Reszka, także żartobliwie trochę. Drenaż musi się poprawić, bo ja z każdym nierozegranym meczu odwiedzam pub w sercu Łodzi. Mam nadzieję, Kasia. No też o to chodzi. Te pieniądze giną. W rozmowach tylko sportowych. No. A to nie jest pierwsza sytuacja, bo już mieliśmy takich sytuacji chyba ze dwie, że było zagrożenie, że mecz się nie odbędzie. I wiesz, ja rozumiem, że to nie jest... Stadion nie jest własnością Widzewa i teoretycznie my nic nie możemy zrobić. No ale to też nie może być tak, że wynajmujesz od kogoś obiekt i ten ktoś ci wynajmuje obiekt, który nie spełnia warunków umowy wynajmu i ty jako najemca no nie masz się do kogo zwrócić w przypadku, gdy masz jakieś dodatkowe koszta za brak możliwości wykorzystania obiektu. No przecież to już naprawdę jest absurd. To są prawnicy, dlaczego są... Dachu nie zamkniesz jak na Narodowym, jak pisze Ania Woźniak. Drenaż na Widzewie działa jak dach na Narodowym. No ale no tam wiesz, no to, że tam problem rozwikłali, murawa już jest okej i dach jest, a na Widzewie? Ale to my wiemy, no nie wiem, czy powinienem używać, ty użyłeś, mówiłeś, że nie wiesz, czy mocnych słów używać. Tak dosyć mocno o naszym stadionie napisałem na grupie. Ja nie wiem, czy chcę powiedzieć tutaj, bo wiesz, to czy, kurczę, no jakby nie było to jakiś szacunek jednak dla tych osób, które ten stadion zaprojektowały, wykonały, no ale są głosy takie, że wiesz, no w momencie oddawania ten stadion już ani Nowoczesny, ani Funkcjonalny nie był. No nie, tak no mocno, nie, no tam... nie? Mocno. Paweł, no przecież tam funkcjonalności to nie ma za grosz. No. Idziesz do toalety w przerwie, to stoisz tak naprawdę całą przerwę, żeby się dostać do toalety. Pół biedy, jak jesteś facetem, żeby mu nie wyszło, że jestem jakimś szowinistą, bo gdybyś był kobietą i musiał jechać w kolejce do toalety, gdzie zawsze kobieta troszkę dłużej tam czasu spędza, a to trzeba się sprawdzić fryzurę i tak dalej, make-up, ale no przecież przejść naprawdę w tym przejściu pomiędzy toaletami, jakąś kiełbaskę, po cokolwiek, to jest po prostu horror. Ja podziwiam tych, którzy to w ogóle robią, bo to chyba była trzeba w połowie wyjść, żeby zdążyć kupić i wrócić, nie? Ten stadion funkcjonalności nie ma za grosz. Kurczę, to tak, z meczu z Rakowem zeszliśmy na stadion. To tylko tak króciutko podsumowując, to ja powiem tak. To jest niebywałe, że jeszcze za czasów mrocznych
poprzednika, właściciela, człowieka, który doprowadził klub do upadku i tak dalej, etc., etc. Sylwestra Cacka. Jest, wiesz, gdzieś, no bo ten facet niby chciał zbudować stadion, nie wiem kim, czym, za co i tak dalej, no ale no chciał zbudować, ale nie o to, nie o to. I on zlecił jakiejś firmie, żeby ta firma zrobiła rozeznanie, jaki ten stadion Widzewowi by posłużył, na ile osób i tak dalej. I tam gdzieś w tym badaniu, która ta firma badanie wykonała, wzięła za to pieniądze i to badanie też znalazło się gdzieś w szufladzie w mieście. Tylko że to był 2012 chyba rok. No i od tego czasu chyba nikt tej szuflady nie otwarł, żeby zobaczyć, że już w 2012 roku jakaś firma, która dostała zlecenie, ona powiedziała, że Widzewowi jest potrzebny stadion na 32 tysiące, bo taki jest potencjał. Upłynęło od tego czasu tam 3 lata, czy 4, czy tam 5. Jest stadion na 18 tysięcy i jest mowa, że nie jest funkcjonalny, że nie jest nowoczesny, że gdzieś tam zabezpieczenia przy tym stadionie gdzieś nie są takie, jak powinny. Tutaj, wiesz, no, to, parking i tak dalej, i tak dalej. Nie ma stadion 18 tysięcy. Pojemność stadionu dla mnie jest w ogóle kwestia drugorzędna. Bo może być stadion 18, ale już z tym nie będę walczył, bo masz stadion na 18 tysięcy, to masz stadion na 18 tysięcy już, no jest taki, jaki jest. Natomiast nikt nikomu nie bronił zrobić stadion na 18 tysięcy, jak już się takie robiło, ale taki, żeby to miało ręce i nogi. Ale byłem na stadionie OKS-u, dla mnie to nie przemawia. No. Się nie wybiorę, nie przemawia, natomiast to, sądzę, że tam... Wiesz, to wygląda troszkę inaczej, typu przejścia poza sektorami i tak dalej. O to mi chodzi. Naprawdę, to, że stadion jest za mały, to wszyscy wiemy. To jest kwestia, której nie skoczymy. Tylko jak może ktoś zbudować stadion, w którym w przejście pomiędzy sektorami, znaczy nawet na tym samym sektorze, po prostu jest takie, że idziesz tak. No jeszcze tam brakuje, żeby w tych przejściach po prostu to i to je powstawiali. Tutaj Ania Woźniak mi ripostuje, że w damskich toaletach nie ma luster. Aniu, ubolewam nad tym faktem bardzo, natomiast sądzę, że w każdej damskiej torebce gdzieś tam się jakieś malutkie lustereczko. Albo w telefonie teraz. Ale panie, bo zeszliśmy tu z tematu i teraz o stadionie będziemy rozmawiać, a robi się późno i chciałbym jednak wrócić jeszcze troszeczkę do meczu. Powiem wam tak, bo my zrobimy podcast taki, w którym chcielibyśmy podsumować, no nie wiem, czy będziemy tam o stadionie, no bo o stadionie no wszyscy wiemy, no wy też tutaj piszecie i wiecie, jaka jest sytuacja z tym stadionem. No nie przeskoczymy, tak jak Robert mówi, no nie przeskoczymy pewne rzeczy, jest 18, no mów, bo się zgłaszasz jak w szkole, dawaj. No mi teraz padł taki szatański pomysł, dawaj, który przypomniał mi się. No przecież Daniel Mąka do środka pola na następny mecz. No toż jak powiedziałeś, że może jakiegoś młodego do środka pola, to chciałem od razu ci dać ripostę. Wyleciało mi z głowy. Że jest dwóch chętnych wyróżniających się z drugiej drużyny Widzewa. Nawet w ostatnim meczu strzelili po bramce. Widzew dwa mecze wygrał u siebie. Zrobił tak zwany łamak, jak to się mówi w żargonie takim tym bukmacherskim. No mianowicie Daniel Mąka i Daniel Tężyna. Żeby nie było. My ich szanujemy. Powiedz mi. Karny, czy nie? Znaczy Daniel chyba z karnego, a Daniel z karnego, a Daniel bramkę. Daniel Mąka. Daniel Mąka ustrzelił karnego, jak zwykle zresztą. Czyli nikt nas nie słucha w podcastach. Nikt nie posłuchał nas, o czym rozmawialiśmy, że my Daniela szanujemy, ale dajmy komuś młodemu strzelić tego karniaka, nie ma odpowiedzialność. Nawet właśnie przy wyniku 0-1. Niech weźmie tą odpowiedzialność, nie? Robert. No a to podchodzi to. Nie chcę mi się sprawdzać teraz, bo mówię, no nie ma tam za bardzo już na to czasu, ale coś mi się wydaje, że to był
karny Daniela pierwszy, a Daniel Tarzyna już pewnie, nie wiem, może jakaś główka. No nie widziałem bramek też po tego, bo widzisz, to wszystko czarne. Tutaj ciekawe, ale... ciekawe pytanie na czacie, Łukasz Borowiak, a kto powiedział, że Widzew na cateringu zarabia? No tak a propos tego mojego odwołanego meczu i tego, że pieniądze gdzieś tam jakieś zostały w klubie, tak? Czyli... No na tym to raczej, no nie wiem, czy to, nie będę się na tym tutaj rozwodził i do tego się odnosił, bo tak jak zrobiłem wstęp i nie dokończyłem, bo to się zgłosiłeś z ławki szkolnej, proszę ciebie, więc zrobimy taki podcast, gdzie byśmy, chcielibyśmy podyskutować na temat tego Moneyball, to może jak Janusz będzie w podcaście, bo on się lubuje w takich tematach. Chcielibyśmy podjąć temat samego Daniela Myśliwca i też co on tam pozmieniał w Widzewie. Chcielibyśmy powiedzieć parę słów na temat nowego pracownika w Widzewie, pana Tomasza, który przejmie chyba jakby rolę obecnego prezesa Rydza, nie? Który tam wcześniej... No szkoda, bo prezes Rydz w tej roli się bardzo dobrze sprawdzał. Tak, dlatego nie mam... Dlatego dostał awans na prezesa. Dlatego chciałem kupić sobie ładny dres, taki sportowy, gdzie był niby mój rozmiar L, ale to już tutaj też wspominałem. No przepraszam, ale... I niestety nie mogłem tego dresu kupić, bo ten rozmiar L jest na mnie za mały. Dobra, to ja coś tutaj sprawdzę, a... Pawcio, mogę taką anegdotkę? Dawaj, to... Anegdotkę mogę? Tak, dawaj. A propos właśnie nasz prezesa obecnego, bo tam był wpis prezesa, że teraz marketing będzie w pełni profesjonalny i tak dalej. Uh-huh. Mówiąc to, że prezes jest bodajże już 2 lata w klubie. Tak, że teraz... Anegdotka z mojej pracy, gdzie mój koordynator pracuje na produkcji. Mój koordynator swojego czasu stwierdził, że on to chyba musi wrzucić tą robotę w cholerę i wrócić sobie na produkcję, jako pracownik produkcji zwykły. No co tak się popatrzyłem na chłopaka, no faceta, 50 par lat, niedużo starszego ode mnie. Mówię, słuchaj, przecież ciebie zdjęli z tej produkcji i dali ci wyższe stanowisko tylko po to, żebyś produkcji nie osłabiał. I to tak mi się kojarzy bardzo z naszym prezesem, że zdjęli chłopa z tej funkcji odpowiedzialnego za marketing tylko dlatego, żeby tego marketingu nie osłabiał i wreszcie zatrudnili kogoś, mam nadzieję, kto ten marketing trochę popchnął do przodu. Tomasz Kladowski może temat pociągnie, bo odgraża się na YouTubie, jak to nasz Sosen zauważył słusznie, że takimi regułkami troszeczkę już jedzie klubowymi, korporacyjnymi, ale nie odmawiajmy nikomu chęci do pracy, chęci pokazania się i miejmy nadzieję, że pan Tomasz wniesie dużo do klubu i temat ogarnie. Ale widzisz, bo my ciągle nie możemy, poruszamy tematów wiele, ale może i dobrze, no bo to też, no przecież rozmawiamy cały czas o Widzewie, jakby nie było. Jest jeszcze jeden zawodnik, taki, którego też z tego czasu krytykowałeś. Ja go zawsze broniłem, bo lubię tego zawodnika. Dobrze, pokazuje czy nie? No, chodzi tak, o dłonie. Chodzi tylko, że ty masz akurat bez rękawic, a on jeszcze rękawice nosi. I ja się upierałem, że jednak ten Heniu, zresztą po poprzedniej tej rundzie jesiennej jeszcze za trenera Niedźwiedzia, przecież był w mojej trójce najlepszych zawodników, i gdzieś jakąś taką sympatią go darzyłem. Później jakieś miał takie wątpliwe te występy, niektóre jakoś troszeczkę tak niepewności się wkradało. No gdzieś te niepewne łapania, ale zauważmy, z kim on pracuje, z Andrzejem Woźniakiem. To po pierwsze pragnę zauważyć. No i teraz... Czas najwyższy, żeby ta współpraca zaowocowała. No i owocuje? Na pewno bardzo pewny punkt drużyny w tym sezonie. Nie boję się tego powiedzieć, pomimo tego, że wielokrotnie też Henka krytykowałem, to nie boję się powiedzieć, że w tym sezonie jest pewnym punktem drużyny. Ja miałem do Henia wiele, wiele pretensji właśnie o to łapanie piłki przy jakichś strzałach z dystansu, o to, że na przykład przy
piastkowania. Nie za silnym strzale zbierał się do wstania z murawy tak, że tam się mogli chłopacy jeszcze porozgrzewać, wejść na zmianę, dobić piłkę, zrobić cieszynkę, a Henio się dopiero podnosił, bo takie no, w cudzysłowie sytuacje miały miejsce. W tym momencie naprawdę widzę różnicę pomiędzy tym, co było w zeszłym sezonie, a tym, co jest teraz. I kurde, takiego bramkarza jak najbardziej jestem w stanie oklaskiwać i trzymać kciuki, żeby tylko bronił tak dalej. Natomiast czekam, żeby a propos współpracy z Andrzejem Woźniakiem, bo wiadomo, że pan trener Andrzej nie współpracuje tylko i wyłącznie z Heniem. Ja czekam, żeby tam ktoś na Henka mocno naciskał, tak? Zobaczymy, kim wyjdziemy w pucharze, jeśli chodzi o bramkę. Mam nadzieję, no bo, że młodym Szymańskim, bo ja twierdzę, że to jest talent. Bo rywalizacja musi być. Będę się tego trzymał, że Szymański, bramkarz nasz, to jest chłopak z talentem. Widziałem go w sparingu z Górnikiem Łęczna. No ta Łęczna troszeczkę, to nie jest tak, że jakoś tam wiesz, że oni go tam nie absorbowali, ale tak po jego warunkach, po ruchach widać, że to jest facet, który w niedalekiej przyszłości może, nie wiem, czy po odejściu Henia, kogo my będziemy tam kontraktować, ale myślę, że Jan Szymański, mam nadzieję, że z całym szacunkiem do Szymańskiego nie mylę jego imienia, Jan Szymański. Jakub? Jan Jakub? Widzisz? No chłop nie gra i dlatego gdzieś to imię jeszcze się... Ale to musi zapracować, żeby zapamiętał to imię, czy to jest Jakub, czy Jan Szymański. Niech czat nam podpowie. Może czat nam podpowie. W każdym razie może być kawał bramkarza. Ale widzisz, tu Marco Polo mi tutaj daje ripostę a propos Patryka Stępińskiego. Pisze, że Stępiński grał już za Niedźwiedzia parę razy jako szóstka, ósemka i słabo wtedy wyglądał. Rondicz pozytywnie dzisiaj. Sanchez obrażony chyba nie pogra za często, jak nie zmieni podejścia. Znamy to z autopsji. No to już ten temat Jordiego to już jest na tyle wyczerpany, że my wiemy, że on ma swoich zwolenników też wśród kibiców. Ma też swoich antysympatyków. Ale a co do, co do Patryka na szóstce, ósemce, to czy wyglądał słabo, czy nie? No to nie był nigdy fenomen piłkarski, bo Patryk się większość czasu tak naprawdę gdzieś tam obijał o pierwszą ligę. Wiśle pod skłoną miał moment, że grał w ekstraklasie, ale to chyba jeden sezon później był bardziej rezerwowym, więc to nie jest też taki fenomenalny piłkarz, że tutaj nagle przerzucimy. Tak, zresztą ja o Patryku to mówiłem, jak przychodził do nas w pierwszej lidze, że no miałem wątpliwości, czy to jest wzmocnienie. Jak najbardziej chłopak stąd, bo zresztą mieszkał niedaleko ode mnie. Ale czy to byłoby wzmocnienie? Miałem wątpliwości. No potem po prostu wystrzelił z tą formą. Patryk nas zaskoczył bardzo solidnością. Bardzo solidnością i bardzo tak. Pozytywnie. Tak i tym, że odnalazł się nagle nie na boku obrony, bo jak przychodził i grał na... Najpierw jak przychodził, to grał chyba bodajże na lewej. Patryk jest chyba na prawej stronie tak bardziej znany. Od początku na prawy chyba grał. Coś mi się tak... Były mecze, że grał właśnie na lewej. Okej, no były mecze. Były, to było, i to było nieporozumienie. Ale na tej prawej też nie robił furory. I w ogóle trener Niedźwiedź przesunął go na środek i się okazało, że tam wszystko zatrybiło, nie? I to naprawdę wszystkich pewnie zaskoczyło. Także no nie oczekujmy, że chłopak się pojawi gdzieś na defensywnym pomocniku i on po prostu, wiecie, rozpierdzieli ligę. Nie, jeżeli to będzie... pozycja, na którą on tam wejdzie na jeden czy dwa mecze, zrobi swoje, zagra solidnie, bez żadnych błędów, to kurde, no, to jest chłopak, który w tym momencie siedzi na ławie. Podejrzewam, że dla niego ostatnim pytaniem będzie to, na której pozycji on zagra. Jakby trener powiedział, że słuchaj Patryk, wychodzisz w następnym meczu na wartę w ataku, podejrzewam, że Patryk powiedział no problem. Patryk jest widzewiakiem, no to
wiesz, no jego też tam no serce boli, że wiesz, on siedzi... No tak, no, no, no a tym bardziej, że to był kapitan. No, no, no tym bardziej. Widziałem no, powiedzmy lepszych kapitanów, czy bardziej nadających się do tej roli, nic nie ujmując Patryki, bo troszkę mnie to ta opaska zdziwiła swojego czasu, ale no jako były kapitan jeszcze do niedawna grający, no to na pewno siedzenie na ławie go tam gryzi od środka i to cholernie, bo mnie po prostu to zżerało. Mam nadzieję, że w nowym ośrodku, który jak się okazuje fundusze się na niego znalazły i będzie realizacja tego planu, wszystkie znaki na niebie na to wskazują. Mam nadzieję, że takich widzewiaków po wybudowaniu nowego ośrodka w końcu zacznie przybywać. To jest chyba taka naprawdę bardzo pozytywna informacja. Jak już tak powolutku może będziemy się zbliżać do końca podcastu, to wydaje mi się, że to tak powiało optymizmem, jak dowiedzieliśmy się, że gdzieś te fundusze są jednak zabezpieczone. Ja mam nadzieję, że no są jakieś tam zawirowania, to już zostawmy politykę na bok, bo wiesz, to dla mnie to bez znaczenia, kto z rządu jakieś tam te pieniądze daje, bo po prostu rozwój sportu... Znaczy jak na razie nikt nie daje, tylko każdy mówił o tym, że one są, ale to że nikt tak, nie daje. Że one są gdzieś tam zabezpieczone, więc to jest... Rozgraniczmy to. Tak, rozgraniczmy i nie wchodźmy tutaj w żadną politykę absolutnie, bo ja tego bardzo nie lubię. I mam nadzieję, że to ruszy i też taki podcast, gdzie byśmy spieli to wszystko, czyli nowego naszego pracownika, pana Tomasza Frakowskiego, plus budowa ośrodku, który mam nadzieję, że powstanie jak najszybciej, bo to taki będzie krok milowy w rozwoju drużyny Widzewa, klubu jako klubu samego. Mam nadzieję, że to są takie pozytywne symptomy, które dadzą efekty w przyszłości. Czy jesteś podobnego zdania, Robercie, jak ja? Ja z tym ośrodkiem i z tymi pieniędzmi to mam trochę tak jak Yeti. Tylko nie mówię, że ostrożnie. Yeti. Wszyscy wiedzą, że niby są, ale nikt go nie widział. No uwierzę, jak zobaczę, po prostu. No to jasne, to jak większość... Wiesz co, nie, bo te pieniądze, tak, pieniądze zostały obrócone Rakowowi na stadion, Chowi, Wiśle na ośrodek. Raków ponoć jeszcze nie ja już się pogubiłem, komu premier Morawiecki i tak dalej tam poobiecywał te pieniądze, więc nie chcę się w to zagłębiać, bo ja ze swoich nie wyjmę. Nasz właściciel wiadomo, że tych pieniędzy nie ma, bo gdyby miał, to nie zbieralibyśmy groszy na cokolwiek, tutaj jakieś zbiórki u nas w klubie i to też sobie powiedzmy wprost. Więc uwierzę, jak zobaczę, za chwilę kończy się rok, chyba o tym, że będzie ośrodek w Bukowcu, to już koło lutego tego roku było wiadomo. Za chwilę luty będzie kolejnego roku, czyli już prawie rok. Nie wiem, czy mamy jakieś korzyści z tego ośrodka w Bukowcu, nawet jakieś tam boisko powstało, korzystamy z niego? Nie mam takiej wiedzy. No nie, ja też nie mam, może ktoś na czacie nam powie. Nie by miało powstać, żeby tak coś tam się działo. No też właśnie. Chyba były łatane te w Łodzi same, żeby gdzieś jakoś... Powstanie jednego boiska, takiego, z którego byśmy mogli korzystać, teraz z tego, to jeżeli tylko jest teren, tak jak tam jest teren w Bukowcu i władze są sprzyjające, to powstanie boiska, to przepraszam cię, ile to trwa? Zbyt długo, stanowczo. No też właśnie. Także co do ośrodka i w ogóle zalążków ośrodka, uwierzę, jak zobaczę. Jeszcze dwa słowa do czatu. Ania Woźniak a propos Jordiego. Jordi ma na pewno świeży oddech. Ta guma, takie wiesz, świeże spojrzenie na sprawę. I pytanie, rokowanie na Warte. Czy wygrałem? Właśnie. I tutaj Paweł RDG też. Anno, zawsze tylko widzę do przodu. Ja tak myślę, ale pan myśliwiec to dopiero będzie miał myślenie. A ty jak myślisz, Robert, z tą Wartą? Jak to ja myślę, że coś wymyśli. Przede wszystkim coś wymyśli. Coś tam pokroi z materiału, którego będzie miał dostępnego?
Może powiem głupią rzeczy i tutaj za chwilę mnie parę osób znielubi za to. A to nie chodzi o to, żeby ktoś cię lubił, czy nie, tylko żebyś wyraził swoje zdanie, jak każdy. Sądzę, że jak z Wartą będzie remis, to będzie fajnie. Bo Warta jest niebezpieczna, szczególnie na wyjeździe. To nie jest chłopczyk zespół do przeskoczenia, a my mamy naprawdę cholerne braki kadrowe i nawet biorąc pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, że jednak wchodzą ludzie z ławki, gdzieś tam dają radę, to nawet ta ławka powoli nam się zaczyna kurczyć i za chwilę na ławce będą tylko i wyłącznie młodzi z akademii, tak naprawdę z musu dokoptowani do zespołu. Także to nie będzie łatwy mecz. No i tyle. Tak się złożyło, że Wartę widziałem niedawno na żywo, bo byłem w Kielcach na meczu i podglądałem tą Wartę. No, o ile się śmieję, czy ktoś, wiesz, ze sztabu, z klubu nas ogląda i wyciąga sobie wnioski z tego, co my mówimy, no mamy cichą nadzieję, że tak, że gdzieś tam znajdą tą godzinkę, półtorej, żeby sobie odpalić i posłuchać, co kibice mają do powiedzenia. To jest jedna sprawa. Mam też pewność, mam też przekonanie takie graniczące z pewnością, że nikt z Warty chyba naszego podcastu oglądał nie będzie. Jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, zresztą no nie dało się nie zwrócić, być może też oglądałeś w telewizji, może ktoś z czatu tutaj, nasi kibice też oglądali. Warta jest do ogrania, to jest po pierwsze. Ale widzę, też jest do ogrania. To każdy jest do ogrania. Tak. Pokazują dzisiejszy mecz Legii ze Stalą. Każdy rywal jest do ogrania. Warta, widzę, powinien jedną rzecz wykorzystać, o ile Warta, chyba że Warta wyciągnie wnioski odpowiednie z tego, co w Kielcach zrobiła. Korona grała taki piach i ta Warta prowadziła 1-0. I gdzieś od 70 minuty zaczęli grać na czas. Rozumiesz? Warta. Zaczęła grać na czas. To jest wręcz nieprawdopodobne, jak oni pozbawili się szansy wygrania, pozbawili się szansy gdzieś pójścia po drugą bramkę, żeby zamknąć mecz, a mogli, bo tak się mówi, no korona w tym meczu wyglądała tragicznie. Gdzieś tam w 95 minucie, wiesz, jakiś rzut wolny, przypadkowy, gdzieś tam, piłka chyba kopana ze środka boiska, czy cholera wie skąd. I oni wyrównali. I ta Warta straciła 2 punkty. Jeśli Warta przyjedzie z takim samym zaangażowaniem na Widzew, nie daj Bóg, żeby gdzieś tam, wiesz, żeby nawet prowadzili, to Widzew się nie może poddawać i musi robić to, co mówiłem po tej Stali dzisiaj. Że ten Widzew musi próbować. Przede wszystkim nie wiem, z jakim, tak wspomniałem, nie wiem, jaki materiał przyjdzie kroić trenerowi Myśliwcowi, ale ja mam nadzieję, że my tą Wartą, ci zawodnicy, którzy wyjdą, którzy będą zdrowi, będą dostępni na ten mecz, to raz, że odbiją sobie to, że tą przerwę w grze na naszym stadionie przez to zalane boisko i tak dalej, i tak dalej. I z tej tęsknoty za tymi kibicami, to po pierwsze, po drugie, z Wartą mamy rachunki do wyrównania ponownie, bo przecież oni u nas ostatnio wygrali 2-0, więc miło by byłoby się zrewanżować. Także trenerze, to trzymam kciuki za to, żeby jakoś tam ten mecz sobie odwinąć i zobaczyć i odpowiednie wnioski wyciągnąć. I tak jak mówię, wykorzystać to, że Warta, jak grając na wyjeździe, oni udają się strzelić bramkę, jeśli oni strzelają, to gdzieś tam szukają tej drugiej okazji na bramkę, jak się uda jakaś tam konterka, ale generalnie oni bronią wyniku. Bronią wyniku, wykopują piłki, zaczynają grać totalnie na czas, totalnie przestaje ich interesować gra do przodu. Widzew to musi wykorzystać i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Takie moje podsumowanie. Chyba na koniec, Robert, nie? Czy masz coś jeszcze do dodania? Nie wiem, podsumowaliśmy. Czy Widzew dzisiaj z Rakowem grał na czas, jak myślisz? Nie grał na czas, ale... Ale też nie miał jakiś tam... Nie, też mi się wydaje, że nie grał na czas. Ja myślę, że miał ochotę, wiesz, coś zrobić z przodu, tylko zabrakło tej jakości. Zabrakło no dokładnie. Bo przecież była okazja na tą kontrę. Tak. Gdzie Klimek został wycięty. Troszkę napawa optymizmem, bo mówię, widziałem, już to powtórzę dzisiaj trzeci raz, że widziałem o wiele
więcej naszych spotkań, gdzie po prostu wypierdzielaliśmy gdzieś tam po autach, byle tylko, żeby nie przegrać. Dzisiaj graliśmy z mistrzem Polski na wyjeździe i widać było różnicę poziomów, a jednak nie widać było czegoś takiego, że po prostu mamy totalnie w portkach i że pękliśmy, nie? Że poddaliśmy się, zaprosiliśmy tak, Raków, tak, dobra, tak. Wygrywajcie, bo przecież dlatego należy się to. Jedyne, co mnie martwi, to nawet coraz większe absencje zawodników, ale to z jednej strony dlatego powiedziałem, że remis nie będzie taki zły, biorąc pod uwagę po prostu to, kim jesteśmy już w stanie grać. Ale z drugiej strony od tego jest trener, od tego jest jego głowa. Jak pamiętam, trener Smuda nie miał kogoś w ataku, to czy tam w obronie, to potrafił siadaczkę przesunąć z ataku do obrony i tyle, tak. To gdy trener Smuda siadaczka, sraczka, czy tam dupaczka, on ma grać i tyle, tak. Dokładnie. Po prostu. Także nieszczęście innego jest szczęściem proste. Drugiego zawodnicy rezerwowi, jeśli nawet ktoś miał spuszczony nos na kwintę, bo nie grał, to teraz być może jest okazja, żeby zagrać. Jest może okazja, żeby Patryka Stępińskiego odkurzyć i mam nadzieję, że... No bo taki... A, jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, bo ty mówisz, że nie obstraliśmy zbroi, jak to się tak mówi po młodzieżowym. Mhm. Ale jeszcze jedna rzecz. Taki team spirit w zespole znowu było widać, nie? Bo wiesz, no, pomijając tą bramkę taką, mówię, no dobra, no nie, jeszcze straciliśmy, tutaj, ale w mamy, obronie mamy naprawdę tam, wiesz, no jeden za drugiego gdzieś tam, jeszcze raz? Mamy tutaj rezerwy jeszcze. Mamy, ja wiem, ale to też jak trener podkreślał, że on też pewne rzeczy gdzieś wprowadza i oni nad czymś tam pracują i na treningach coś wypracowują, no to też nie bądźmy tacy zachłani, że od razu, wiesz, byśmy chcieli, żeby to już tak wszystko nastąpiło, żeby ten Widzew grał płynnie do przodu, wiesz, wygrywał dwiema, trzema bramkami. No nie, bo po pierwsze te kłopoty kadrowe, po drugie niech ten Widzew rośnie. Niech on się buduje, niech tą formę buduje, niech jakiś ten fundament taki niech będzie zbudowany i jakiś taki no, ten styl, no, ja nie lubię tego określenia, no, ale no, jakiś tam ten styl taki, żeby był uwidoczniony i tak mówię, żeby ten Widzew za każdym razem, a szczególnie u siebie, żeby zawsze próbował bez względu na wynik. Tak z tą Stalą, widzisz, szliśmy od 60 minuty, to już nie było kalkulacji, tylko my po tą bramkę poszliśmy. Raz, drugi, trzeci stałe fragmenty gry, do przodu. Ja taki widzę, chcę oglądać. Aż szczególnie zwarty. Wkładasz to ciasto do piekarnika, z gaźdźwiczki, ustawiasz temperaturkę, czas i patrzysz, jak to rośnie. Tylko żeby nie było cofnięcia czasu, jak w dniu dzisiejszym, jak Ania powiedziała, że jakbyśmy czas cofnęli, to byśmy być może wygrali. Zremisowaliśmy i z niedosytem będziemy kończyć chyba dzisiaj podcast, w którym porozmawialiśmy sobie o meczu z Rakowem, ale jak to zwykle z Robertem poszliśmy gdzieś tam, mówiąc slangiem takim z boiska, ze środka schodziliśmy troszeczkę gdzieś tam na boki, żeby troszeczkę bokiem gdzieś tam szarpnąć i liznęliśmy jakichś tam innych tematów. Obiecuję wam, że do tematów związanych stricte z klubem, a nie tylko sportowo, wrócimy w następnych podcastach, gdzie już inni uczestnicy bardziej profesjonalni będą się starali powiedzieć, jakie te nowe zmiany zaszły w klubie. Oglądajcie nas, trzymajcie kciuki za Widzę w kolejnym meczu, za mecz pucharowy. No i co, Robert? Do Widzewa. Dziękuję. Do Widzewa jak najbardziej. Dziękujemy. Jak zwykle czat był z nami, aktywny. Widać było, że tam też czat żyje tym meczem z Rakowem i też jesteśmy głodni zwycięstwa u siebie z Bartą, także już nie przedłużajmy. Bądźmy dobrej myśli i widzimy się po kolejnym meczu w podcaście. W jakim składzie jeszcze nie wiemy, ale za dzisiaj dziękuję wam, Robert Kowalski. Dziękuję bardzo, Robert. Dzięki wszystkim. Dobranoc, spokojnej nocy. Dzięki tobie, Pawcio.
i Paweł Bąk. Do widzenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.